Moi najdrożsi widzowie, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Po ostatnich filmach pojawiło się bardzo wiele miłych komentarzy i oczywiście jeszcze więcej pytań. I dlatego, aby mniej więcej nadrobić te wszystkie zaległości i być na... jeszcze raz. Moi najdrożsi widzowie, bardzo za nie dziękuję. Nie musicie się o mnie martwić, już ta choroba denga minęła i czuję się dużo, dużo lepiej, chociaż oczywiście jeszcze w wyglądzie troszeczkę są skutki tego takiego poważnego wirusu. Wirusa. Mam nadzieję nadrobić to, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy list osobiście, bo ich jest po prostu tak dużo. Ale myślę, że w ten sposób ten taki moment... Jeszcze raz, co ja opowiem jakieś pierdoły. Jeszcze raz. Moi najdrożsi widzowie, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Po ostatnich filmach pojawiło się mnóstwo pytań i bardzo, bardzo wiele przemiłych komentarzy. Hej! Ale tutaj przypuszczam, że osoby, które bardziej... Co im przykro za to stukanie, ale w tej chwili trwają prace w magicznej oazie i niestety to po prostu słychać. Co ja na to poradzę? Troszkę to rozprasza, ale dalej. Moi drodzy, kolejny trudny temat po malutkiej przerwie, ponieważ miały miejsce tutaj pewne zakłócenia, a chciałabym ten temat jak gdyby przedstawić dla Was w całości. Nie, jeszcze raz. Moi drodzy, bardzo miło powitać Was. Już i witam. Moi drodzy, kolejny temat. Najpierw przeczytam pytanie, a następnie przedstawię mój punkt widzenia, nawet jeżeli może być dla kogoś bardzo szokujący. Witam serdecznie. Mijały lata. W tym czasie szkoliłam się. Moi najdrożsi widzowie, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. W tej chwili przeczytam dla Was kolejną historię konkursową, czyli... Jeszcze raz. Moi najdrożsi widzowie, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym następnym spotkaniu. I w tej chwili przeczytam dla Was historię konkursową, którą otrzymałam od Ani. I dotyczy ona oczywiście spotkania z istotami z innych wymiarów. Mam nadzieję, że historia Wam się spodoba i miło umili Wam. Sorry, jeszcze raz.